RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Adi. Hej. Przetestujemy sobie tryb Nike FC Showdown, czyli nowy tryb, który dodali z okazji eventu Nike. Jeszcze tak przy okazji, jesteśmy dzisiaj przed meczem Polska-Argentyna i widzę tutaj w opcjach jest napis nic się nie stało. Mam nadzieję, że nie będziemy tego śpiewali po meczu. Wy już wiecie, jaki był wynik, ja niestety nie, ale no dobra, to lecimy do tego trybu potestować. Naszym polskim Octane'em, poza Adim. Nie, ja też mam polski bez czerwony. Czerwony oznacza szybkość, a nie polskość. Chociaż Polacy są szybcy. To no masz właśnie rację. Ogólnie jak widzimy mapa, to jest Champions Field, czy coś takiego chyba domyślnie? Wiesz, jak się to nazywa domyślnie, czy nie wiesz? No ale wiem, że przeciwny drużynie jest misiek. W przeciwnej drużynie jest misiek, to faktycznie. Wiesz co, wygląda jak to jeden z defaultowych map. No właśnie, bo to jest to jakiś Champions Field chyba przerobiony, czy coś takiego na Nike'a. Ale najciekawszą częścią tej mapy, moim zdaniem, jest piłka z Nike na środku. No jak trybuny ma bardziej jak Manfield chyba. No to właśnie, to może Manfield jednak, ja się nie znam na to. Czekaj, bo na Champions Field chyba są te flagi, a tutaj nie ma flag, czyli to chyba jest seria Manfield. Ale mniejsza, jak widzimy, jest piłka z Nike'a, ona lata jak powalona chyba, z tego co wiem. W sensie ma jakieś podkręcenie, no, jak się i coś podkręcone jeszcze. No, w sensie jakieś filtry są na nią zrobione, mutatory. Ale co istotniejsze, to fajnie, że taką piłkę dodali. I też tutaj wracając, to fajnie jakby dodali ogólnie skiny do piłek, czy tam ładniejszą piłkę w zwykłym trybie, bo ta szara piłka, co jest normalnie w Rokecie, nie jest zbyt tutaj okazała. A tak na współpracy z Nike mogliby dodać jakieś piłki, czy to tak, żeby każdy sobie mógł własną ustawić, czy to żeby były po prostu jakieś różne. Moim zdaniem byłoby to fajne, bo ta zwykła piłka naprawdę mało fajnie wygląda. Ale dobra, mniejsza, chyba nasz teammate strzela bramę. No i jeszcze cały czas w ogóle trwa ten event Rocket League Fan Clash, czy tam Nike Fan Clash i możecie dać znać. Jest znaczek. A że Nike, to wiem, to właśnie widziałem, już myślałem, że też to widzę. Czekaj, double tap? O kurde, ale to skręciło nagle, ale podkręciłem. Ale gol. Ej, autentycznie, nie mam pojęcia, jak tą piłkę się zachowuje, bo leci tak normalnie nagle? Nagle jakby znikąd no sobie skręca trochę i się dokręciła. Ale mega dziwnie się podkręca, jakby nienaturalnie. Ale tak inaczej niż na tym, bo kiedyś jak była plażówka, to inaczej się ta piłka podkręcała ogólnie. No, bo łatwiej było ją czytać, a to się tak kręca, że nie wiem w ogóle gdzie leci. No, ale ogólnie też tutaj warto dodać, że chyba murawy zmienili, w sensie takie ładniejsze kolory są murawy, takie bardziej jaskrawe chyba. Ogólnie spoko to wygląda mapa. Szkoda, że są tak jakby różowe i niebieskie drużyny. No jakoś tak wolałbym już te klasyczne, a to chyba kwestia po prostu tego, że wolę klasyczne kolory. Przez to, że się tak speeduje, to wygląda jakby się grało w przyspieszonym tempie. Ja właśnie nie wiem, czy to jest przyspieszone, czy nie. Nie mam pojęcia. Ale ciężko się tą piłkę czyta ogólnie. Nie wiem, czy jakieś w ogóle fajne klipki można nią strzelić, jak jest taka hardcore'owa ta piłka. Ej, spróbujmy pincha, czy ta piłka w ogóle ma jakieś na przykład... Nie! Po ostatniej próbie pincha wolę nie. No dobra, nie to nie, no. Jak będzie okazja, to spróbujemy, widzowie, ale bez obiecy. Kurde, ten czymś. Dużo osób jest na boisku. Ogólnie, nie wiem, IMA, moim zdaniem, jak są takie tryby, to dużo ciekawsze byłyby na przykład 2x2, bo tak jak jest 4x4, to jest nawet za duży chaos, żeby bardziej pokontrolować tą piłkę. No na 2x2 można by było tak ją bardziej poczuć, bo tutaj w sumie i tak, ta piłka lata na tyle wolno, że jakiś passplay nią się nie zrobi. Ale zaraz spróbujemy, czy da się tym coś fajnego strzelić. A tam nie wiem, chyba nie dokończyłem w sumie tego wątku. To możecie dać znać, ile już macie punktów nabitych w Rocket League Fan Clash. Ja ostatnio patrzyłem, to chyba miałem 1600. Wydaje mi się, jak patrzyłem, czyli tam całkiem sporo, żeby przygrindować dla Polski. Jak widzimy, teammate też nie do końca rozumie działanie tej piłki. Okej. Okay. Zróbmy jakąś głupią teorię i mówmy mu tą teorię. A nie no, kurde, tylko jaką by trzeba wymyśleć? Jakiś pomysł? Ja już mam pomysł. To możesz napisać. Uwaga, co Adi wymyślił? When it spins, your car go faster? Co? My mogliśmy napisać w sumie bardziej, że ten, w którą stronę zrobisz flipa, w tą stronę piłka się podkręca, to by się może nabrał. No tak jakby szybciej spadł, zauważyłeś? To nie wiem. Co, nie wiem, w ogóle jakieś, to się podkręca, jakieś rotacje nabiera. Czy to jest w ogóle jakaś piłka, co jest grają ją w Premier League czy w czymś? No pewnie to jest jakaś piłka z rzeczywistego świata, ale w sumie nie poznaję jej za bardzo. Normalnie to nie patrzę na piłki, teraz wiem jedynie jak ta z Mistrzostw Świata wygląda. I chyba w sumie taka sama jest w Ekstraklasie jak na Mistrzostwach, z tego co kojarzę. Ciekawe, czy zareaguje Kostek coś na to twoje napisanie. Ten już oszalał, nie wie co się dzieje. Jeszcze napisałeś, że ten, your car go faster, a nie piłka.
Zmieniłeś mechanikę auta według tego, co napisałeś, a nie piłki. Może by był właśnie confused. Ale ten, kurde, ciekawy jest ten taki pseudo, o kurde, ale podkrętka, pseudo balon z Nike'a tam po prawej. Jeszcze powinien tak lewitować, chyba że na wyższych ustawieniach graficznych. A zresztą zerknę, zaraz na sekundę włączę wyższe ustawienia. Taka bardzo, nie wiem, to się jak balon wydaje. Nie wiem, bolą mi oczy od tej mapy. Ciebie zawsze bolą oczy. O! Oh. Dobra, jest gol. Nice AD. Punkty dla Polski, a ja w tym czasie... No, dajmy na wysoką jakość tutaj i zobaczmy, co się stanie. Poza spadkiem FPS-ów drastycznym, to po prostu neony wszędzie się odpaliły i jest mega jasno. Dobra, chyba zagram tam jedną akcję i z powrotem wrócę ustawienia, bo... Nie wiem, naprawdę, to już jest flashbang. Już nie wspomnę o tym, jak wydajność gierki spada nagle. O kurde, ale loba zasadził typek. Mam z dribbling. Mam z dribbling tą piłką, to hardcore trochę. Taki kopniak. Oj, na środku boiska jeszcze jest znak Nike'a, to w sumie też spoko wygląda. No ale widzę, że już ludzie nie używają tych dekali narodowych, tak jak ja sobie teraz wziąłem Polskę. Chyba jestem jedyny na tym serwerze, co ma auto polskie, czy tam po prostu z jakiegoś kraju. Dobra, pora go zrushować. Bang. O kurde. To chyba będzie gol, jeżeli tam radę wysadziłem pota i dzięki temu jest gol. Nice ad, jesteś koksem. Ale patrz, jak to się podkręca. I to naprawdę, nagle tak szybko spada, nieludzko. Jakaś grawitacja jest zmieniana. No i okej, wracamy. Kolejne spotkanie. Nie wiem, czy w sumie ci sami... Nie, na pewno nie ci sami przeciwnicy, bo tam w trakcie trybu już wychodzili. Ale spróbujmy znowu wygrać i może strzelić coś ciekawego. Ogólnie taki trybik? Nie wiem. Po pierwszym meczu? Tak jak mówię, szkoda, że jest 4-4, bo to jest mega dużo ludzi. No nie wiem, wydaje mi się, że za dużo fajnych playsów nie można zrobić przez to. Jeszcze takie noby same. No nie, no to, ale to zawsze, no na takim tle, Adrianie, to czego oczekujesz? Ten bot jak próbował obronić. A to był bot? Kurde, czemu? Od kiedy boty mają takie nazwy? Kiedyś chyba miały nazwy typu Tusk i tak dalej, tutaj nagle... Perfect man. Good perfect. Bang. No. A, jeszcze może powiem, że ten tryb jest chyba do 7 grudnia dostępny, tak? Do końca sezonu jest. 7 grudnia się też chyba zaczyna nowy sezon. Jak ktoś chce zagrać, przetestować ten tryb, to polecam zrobić to przed 7 grudnia. No zgaduję, że w grze nie będzie on już potem dostępny za szybko, jeżeli w ogóle kiedykolwiek. No, z takich rzeczy to seria. Mam nadzieję, że po prostu skapną się, że dodanie customowej piłki, w sensie customowej. No takiej fajniejszej, czy tam licencjonowanej piłki jest spoko opcją i że dodadzą ją na stałe. Czy tam dodadzą skiny do piłek. Jak wejdziesz na freeplay, to będzie taka bieda przecież. Jak tą szarą piłkę zobaczysz. Mi się wydaje, że normalna jest najlepsza. Okej, okay, to jednak mamy odmienne zdanie. Okej. Okay. Najlepiej jakby nie było piłki, tylko sam hitbox piłki. No, albo na przykład autek też, żeby nie było, tylko sam hitbox autka i bez tego. Ja w ogóle mam first rule na tym trybie, także proszę strzeladi. Poczekaj, idę ci go wysadzić, gdzie jesteś? Tutaj w narożniku. Auto namierzenie. Pi. Tak, Ani, ale mnie... Byłem stuck, ale na szczęście mnie tutaj odstakowałeś. Step Adi przyjechał, pomóc. Oła, dobra, liczę na jakąś podkręconą wrzutkę. Oła, nawet była przez chwilę dobra, dopóki typek z teamu mi nie wybił. A to Adi, jak się wypowiesz o tym trybie, jak ci się podoba? Jejku, ale świetny tryb, będę grozić 24/7. Jejku, aż tak? No. Ale to co ze spaniem w ogóle? Porzucasz? Czasami trzeba zrobić poświęcenie. Wiesz, okay. Ten tryb jest ograniczony, więc nie ma czasu. No tak, w sumie. Teraz zniknie. W sumie faktycznie chyba warto grać w niego bez przerwy. Nie wiem czemu, ten stadion przez te kolory mi przypomina Camp Nou jakieś. Stadion Barcelony. Tak jakoś te kolory? Wiem, że nie mają różowego, ale coś takiego podobnego do różowego? Nike mają? Tak ogólnie mi Camp Nou z jakiegoś powodu tak nagle skojarzyło się. Jest też taki duży, a Camp Nou też jest taki duży. A po prostu głupi jestem, sobie nigdy nie wiem. Nie, ta jest większa? Nie jest większa, ale tak jakby stadion w piłce nożnej Camp Nou jest duży ogólnie. Z największych na świecie. A ten stadion też potężnie wygląda, bo te trybuny są takie no, potężne po prostu. Nie wygląda to jak na stadion, nie wiem, Rakowa Częstochowa. Może tutaj byki wyprowadzają, tyle taki duży jest. No, być może, no. Potrzebuje coś bramkę w tym trybie. Czyli się... Ale wiesz, mam 200 punktów, to nie są przyzwyczaj. W tym trybie, w tym meczu, w tym trybie już ładowałem. Chyba. W sumie nie pamiętam.
ale prawie, dobra, asysta. Jak widzimy, Piotr Zieliński rozgrywający. Właśnie zauważyłem, że trawa ma takie kwadraty wszędzie. No, ale mimo to, że ma kwadraty, to ten całkiem nieźle wygląda. Nie wiem, ktoś mi napisać może po prostu on jest słaby, a nie fizyka piłki, ale z drugiej strony to ta fizyka piłki serio jest walnięta. O, what ball spins. Okej. This is real car soccer. Ale dyskusja na czacie. A great beach ball is better. Nie mogę, jaka dyskusja w ogóle. Jej, kładi. Ja patrzyłem na czat. Ja też w sumie, ale zobaczyłem, że twój nie był w bramce. I to, no nie mogę, że Ziomek się będzie kłócił, że w rzeczywistości tak samo by letało. A może śmieszniejsze jest co? Nie wiem, co jest najśmieszniejsze po prostu. Przypomniałem się, że w Niemczech chyba tak jakby grali w roketa prawdziwymi autami. Ale tak jakby bez latania, więc to tak jakby było totalnie inne. To zależy, jak ta piłka jest, z czego się składa, z czego jest robiona. No tak, ale to taka... O kurde, no nie, wkręciło się. Ta taka, co ja widziałem, to serio, tak jakby latała mniej więcej... No ciężko to odnieść, bo tutaj tak jakby auta skaczą i flipują, w rzeczywistości nie. Ale tak nieposłusznie, trochę nawet podobnie do tego mi się wydaje, że mogły latać. Nie wiem, czy dam, czy znajdę wstawkę z tego, z prawdziwego roketa. Jak tam ktoś na pełnej wjeżdża w piłkę, ale tak jakby... Jeszcze bardziej hardcore. Ja widziałem ostatnio właśnie prawdziwego roketa na wózkach inwalidzkich. No nie mogę, nie o takiego mi chodziło, Adi. Nie, o takiego. O samochodami normalnymi, takimi, co się jeździ po ulicy. No, ale wózek też ma przecież koło. Lightning McQueen here about to whip a ball in it. Oh! Oh yes! Yes! Wow! Nie mogę. To bardzo takie porównanie dałeś. I'm football. No, no dobra, daliśmy im comebacknąć, żeby nie płakali. Dobra, to teraz można wyjść z tego trybu. No i dobra, to by było na tyle. Jak widzimy, Adi tutaj ma jakieś, nie wiem, padaczkę czy coś, ale nie oceniam. Zmienia auto co chwilę. W sensie chyba kolory auta. Tęczowe auto. No, tęczowe auto Adiego. Ja ogólnie ten tryb oceniam, no nie wiem, jakieś solidne 3 na 10 za to, że ma inną piłkę, to tutaj bonus za to dostał. Ogólnie to nie wiem, zbyt grywalny nie jest moim zdaniem? Adi się jeszcze może wypowiedzieć, czy po prostu pozdrowi loczka jak zwykle. Wiesz co, to zależy pod jakim względem patrzymy na tą piłkę, bo czasami niektórzy myślą, że taka piłka to jest taka prosta rzecz do zrobienia, ale piłka się składa z różnych materiałów, różnej fizyki i różnie się czasami może zachowywać, więc to zależy właśnie od mapy, na której gramy. I też zależy, czy piłka jest czarna, czy czerwona, czy biała, no bo tak, to też dlatego, bo jak piłka jest na przykład różowa, no to się bardziej przykleja do auta, jak jest czerwona, to jest bardzo szybka. No jeszcze temperatura boiska jest bardzo istotna i to jak rozgrzamy z auta. Piłka to się może roztopić, dlatego to właśnie zależy, jaką piłką byśmy chcieli grać i jaką nie chcielibyśmy grać. Na przykład jeśli chcecie grać taką, to się właśnie tak obraca, jak poszalono, to game mode jest idealny dla was wtedy. W sumie, no dobrze to ująłeś, fakt, bo ludzie mogą oczekiwać różnych rzeczy. Jak ktoś lubi zwykłą piłkę, to nie. Ale czekajcie, tak jeszcze, żeby udokumentować biedę, to wejdę teraz na Freeplay i zobaczcie na to. Nie, no pod tym kątem, no to fajnie. Wolałbym sobie zagrać tą piłką z Nike, co zawsze jeszcze, to zaraz jeszcze może odpalę na Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w menu jest piłka teraz. A ona nie była tu zawsze? Właśnie nie wiem. No nie mogę, dlaczego takie coś powiedziałeś? Teraz sam nie wiem, poczekaj, ale odpalę replay. Ale stary, jakoś nie kojarzę, żeby była piłka w menu. Wydaje mi się, że mogło być, nie wiem. Nie wiem. Ale ta piłka wygląda coraz lepiej od tej takiej zwykłej z roketa. No naprawdę ja bym chciał, żeby taką piłkę dali w rokecie. To znaczy niekoniecznie tą, ale po prostu, żeby jakaś była ładna piłka w końcu. Dobra, bo straszne przedłużenie jest na koniec filmu. Ja już nie będę przedłużał, zostawcie suba, lajka i elo. Pozdrawiam Loszka i żegnam.